Witam was, kochani. Mam na imię Damian i na wstępie chcę z tego miejsca oddać chwałę Bogu. I Ojcze, ja proszę Cię, abyś każdą osobę, która tutaj się porusza, która tutaj tędy przechodzi, otwierał ich umysły, ich serca. Duchu Święty, przenikaj każdą osobę. Przenikaj każdą osobę w Twoim duchu, w prawdzie i w miłości. Kochani, chcę Wam powiedzieć, że 27 lat żyłem jak każdy inny, przeciętny Polak. Chodziłem sobie swoimi drogami, wybierałem cel, kierunki. Po prostu żyłem swoją drogą. Miałem ster swojego życia, trzymałem go ostro. Do momentu, kiedy w wieku 18 lat spróbowałem narkotyków, alkoholu, jak każdy inny, młodzież. Każdy inny, ja tego spróbowałem. Momentalnie się na to otworzyłem. Dyskoteki, kluby, poleciałem w to. Ale wiecie co? To był dopiero początek mojego koszmaru. To był początek. To był początek. I powiem wam, że momentalnie się uzależniłem. Wmawiałem sobie, że delikatnie będę ćpał, delikatnie będę imprezował. Nie ma delikatnego imprezowania. Delikatnie. Przerodziło się to w głębsze. Wszedłem głębiej. Uzależniłem się od amfetaminy, od marihuany, od wszystkiego. Wszystko brałem. Tylko nie dawałem po żyłach. Do momentu, kiedy byłem konkretnie naćpany. Konkretnie naćpany. A w sercu czułem, że nie chcę tego robić. Byłem pogubiony. Ale wiecie co? Jeszcze była siła we mnie, aby zawołać do Boga. Aby zawołać do Boga. Wiecie co? Leżałem na łóżku w domu, gdy schodziłem. Dwukrotnie umierałem od narkotyków, bo przedawkowałem. Dwukrotnie miałem wypadek przez narkotyki, przez alkohol. Byłem dealerem narkotyków. Sam sprzedawałem narkotyki. Chodziłem w ciemności. Chodziłem w ciemności. Paprałem się tym. To był jeden wielki gnój. Ale wiecie co? Do momentu, kiedy pewnego razu zawołałem do Boga, że Boże, jeżeli jesteś, jeżeli żyjesz, to mi pomóż. Bo ja tak nie chcę już żyć dalej i funkcjonować. Potrzebuję uwolnienia. Sam nie potrafiłem sobie pomóc. Chcę dodać, że byłem uzależniony 8 lat. 8 lat byłem uzależniony od narkotyków. I nikt mi nie był w stanie pomóc. Sam sobie w stanie nie byłem pomóc. Pojawiały się problemy psychiczne, paranoje. Zakładałem maski, pokazywałem, że jestem nadal twardym gościem, a w środku byłem miękki. Ja zapadałem się pod ziemię. Nie potrafiłem nawet z domu wyjść, dobrze poćpałem. Ale Bóg wysłuchał mnie, bo zawołałem ze szczerego serca do Niego, że Boże, jeżeli jesteś, pomóż mi, uwolnij mnie. I wiecie, co się stało? Kilka dni później siedziałem w aucie po imprezie, naćpany. I kumpel zaproponował mi, że da mi Biblię. Wręczył mi Biblię, Nowy Testament. Ale w ogóle mnie to nie interesowało, bo byłem naćpany. Sobie pomyślałem, co mi chcesz, fazę zepsuć? Ale on dalej mi mówił o Bogu. I wiecie, co dodał? Dodał, że Jezus uwolnił go od marihuany. Popatrzyłem na niego i wiecie co? Zaczęło mnie coś w środku dotykać. Zaczęło mnie coś dotykać. Zacząłem ściągać maskę i powiedziałem mu, stary, jeżeli to jest ten Bóg, który może mi pomóc, co ja go chcę. I wręczył mi Biblię, ja zacząłem czytać Biblię, Nowy Testament. I gdy zacząłem czytać, to do mojego pokoju przyszedł Bóg. Przyszedł Jezus. Wyciągnął do mnie dłoń. I powiedział mi, że mnie kocha. I że nie zostawi mnie teraz samego. I On ze mnie ten ciężar zdjął. Zabrał ten głód narkotykowy, głód alkoholowy. Tak. On to wszystko wziął. Drugiego dnia się obudziłem, ja byłem w pełni wolnym człowiekiem. I wiecie, co powiedziałem? Że doświadczyłem Boga sam sobie. Powiedziałem, doświadczyłem Boga, który mnie zmienił.
i od tego momentu przyjąłem Jezusa Chrystusa w 2015 roku i moje życie diametralnie się zmieniło o 180 stopni. O 180 stopni. I ja tutaj dziś stoję w swobodzie, w pokoju, w miłości, w radości. A wiecie przez co? Bo Bóg to na mnie wylał. Bóg Ojciec zesłał na mnie swojego ducha, który wypełnił mnie. Wypełnił mnie. I ja teraz dziś tutaj stoję, nie o własnych siłach, lecz o siłach Boga, który mnie przepełnia i który chce mnie używać do tego, aby Bóg docierał do każdej osoby. Do każdej osoby. Przede wszystkim dotarło też do mnie i bardzo głęboko mnie poruszyło, że Bóg tak ukochał świat, że zesłał swojego Syna, jednorodzonego Jezusa. I gdy przeczytałem ten werset, to powaliło mnie na kolana. Kogoś, kto ćpał, dealował, był kozakiem. Był kozakiem, ale wiecie co? Te słowa mnie powaliły. I ja padłem na kolana, zacząłem płakać. Zacząłem płakać. I poczułem realnie Boga. Jezus Chrystus umarł na krzyżu za moje grzechy. Po to, abym ja był wolny. Abym ja był wolny i ja to przyjąłem za friko. Bo to była łaska. I wiecie co? Nie musiałem zapracowywać. Nie musiałem się starać. Po prostu zawołałem do Niego. I On w swojej łasce przyszedł do mnie. I On mi nie powiedział, że ty się już do niczego nie nadajesz. Bo widział, jak ja się papram. Ale On czekał, aż ja sam do Niego zawołam. I ja to zrobiłem. Jezus Chrystus umarł na krzyżu za moje grzechy. I w tym dniu On pokazał mi cały rozdział mojego starego życia. Co ja robiłem? Jak się paprałem? Byłem uzależniony od seksu. Imprezy, techno. Najgorsze rzeczy, jakie mogą być tutaj na ziemi. A dzisiaj jestem wolnym człowiekiem. Ja się nie muszę spinać. Nie muszę się spinać, że gdy przychodzi sobota, piątek, ja muszę się nawalić. Ja muszę iść do klubu gdzieś. Jestem wolny. I teraz ja tutaj stoję i kocham to, co teraz robię. Kocham głosić słowo, głosić Jezusa, bo On realnie żyje. On uwalnia każdego. Dziś każdy potrzebuje Boga. Dziś każdy. Dawniej powiedział, że nie potrzebuje. Może ktoś musi upaść do pewnego stopnia, żeby zawołać do Boga. Ale nie. Jeżeli dziś masz pustkę w sercu i ją czymś łatasz, nie wiem, imprezami, alkoholem, narkotykami, seksem, nie wiem. Ale przyjdź bezpośrednio do Boga, do Jezusa. Chcę dodać, że religia to nie... chrześcijaństwo to nie jest religia. Chodziłem na lekcje religii. I co? Jak dorastałem? Jak dorastałem? Że wpadłem w narkotyki. W 2015 roku przyjąłem Jezusa do swojego serca. I od tego czasu ja idę Jego drogą. Jestem posłuszny Jemu słowu. Ja dziś skończyłem pracę tutaj 10 godzin. I nadal jest we mnie power. Jest ogień. Bo nie jestem sam. Jest Bóg we mnie. I On chce być w każdym z was. On chce was wypełnić wszystkich. Abyście się odwrócili od grzechu. Abyście się nie paprali. Abyście prowadzili normalne życie. W spokoju. On chce relacji. To jest Ojciec. To jest Ojciec. Dawniej byłem sierotą. Sierotą byłem. Nie wychowałem się w normalnej rodzinie. Nie wychował mnie Ojciec. Ale ja dziś tutaj stoję. Twardo. I mówię, że moim Ojcem jest Bóg, który jest w niebie. Bo Go doświadczyłem. I On z każdym chce relacji. Na co dzień. Cały czas.
A czemu cały czas wszyscy są egoistami? Egoistami. Każdy chodzi swoimi drogami. Nikt nie potrafi zaufać Bogu. Nikt. Tylko gdy przychodzi niedziela, to każdy idzie do kościółka. A później co? Z powrotem do domu i pa dalej papranie. Swoje życie. Otwórzcie się na Boga. Otwórzcie serca. I zawołajcie do Niego. Jeżeli chcecie doświadczyć Go realnie, przyjdźcie tutaj do nas. Nałożymy na was ręce. Jeżeli masz z czymś problem, choroba, nękają cię demony, masz problem z psychiką, a zakładasz maskę. Jezus dziś chce cię uwolnić, bo On to robił 2000 lat temu i nic się nie zmieniło. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam na wieki. Ten sam na wieki. On żyje, On uwalnia. Realnie. Ja tego doświadczyłem. Moi przyjaciele tego doświadczyli. Bóg chce, abyście wszyscy tego doświadczyli. Przyjdźcie tutaj. Kto chce? Kto chce? Amen.